Spółka Ferum, który jestem prezesem zajmuje się przechowywaniem żywności, głównie nasion zbóż, w tym też kukurydzy. Rynek, na którym działamy, to rynek bardzo głęboki. Przybędzie nas do 2050 roku blisko 2 miliardy ludzi, z tego blisko miliard na rynku afrykańskim, stąd też obecna ekspansja ekonomiczna ludności, ale i jakby przepływ dużej informacji odnośnie rynku naszego europejskiego ma duży wpływ na nasze też działania w przyszłości. Budowa takiej infrastruktury przechowywania żywności, budowa tych szans dla przyszłych i obecnych pracowników na tamtych rynkach ma dla nas znaczące, ma dla nas znaczący wpływ i jest to naszą misją tak naprawdę, żeby zatrzymać tą ekspansję, żeby dać szansę tamtym ludziom do tego, żeby mogli w takich dalekich zakątkach świata, ale głównie Afryki Budować mogli własną przyszłość na podstawie zachowania jakby pewności, utrzymania żywności, i jakby generalnie ten element ma tutaj kluczowe znaczenie. Ostatni kontrakt to duży, duży kontrakt na rynku ukraińskim. Rynek ukraiński ma dzisiaj brak elewatorów na blisko 40 milionów ton, to jest gigantyczna głębokość, rozwój tego rynku. I przyszłość produkowania żywności na rynek światowy ma również dla nas kluczowe znaczenie. Nasze ostatni kontrakt, który podpisaliśmy na blisko 50 milionów euro z firmą Epicent, to także duży krok i kluczowy element rozwoju spółki.